Halo, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z Dead Cells. Wracamy sobie do gry. Troszkę miałem sporą przerwę od Dead Cellsów. Pamiętam ostatnio, że... O, nie mam żadnych komórek do wzięcia, czyli się wywaliłem. I na dwóch komórkach już gramy cały czas. Dużo ostatnio nawet wpłaciliśmy do kuźni, więc te itemy powinny być troszkę lepszej jakości. Stroju chyba żadnego nie odblokowywałem. Tak, ale no zagrajmy na stroju bagiety, niech będzie, że dzisiaj... gramy francusko. Czyli się, nie wiem, poddaję, nie, nieważne, nie gramy francusko. Na co dziś gramy? Kurde, ostatnio chyba grałem na survival, jeżeli dobrze pamiętam. Albo brutalność, chyba brutalność grałem. Dzisiaj albo taktyki, albo... A, niech będą taktyki. Weźmy sobie Valmont z Whipa, weźmy sobie Ramparta, z tarczą się czuję troszkę lepiej. Lightspeed oraz Heavy Turret. Takie średnie itemy na start, szczerze mówiąc. O Jezus Maria, jeszcze któryś z tych sprawia, że otrzymuje więcej obrażeń. Valmont Sweep sprawia, że otrzymuje więcej obrażeń. Nie wiem, czy Rusty Sword nie byłby lepszy. Blogan będzie lepszy, szczerze mówiąc. Mimo, że będę miał jeden punkt brutalności mniej, ale jak teraz bym otrzymał obrażenia z tego Valmont Sweepa, przez niego raczej, no to padłbym bardzo szybko. Na dwóch komórkach to już nie ma co tak naprawdę kombinować. I jak nigdy sprzedam owce... Jaką owcę? Boże! Sowę! Jak nigdy sprzedam sowę, bo... szczerze mówiąc... wolę mieć... Na pewno chcę mieć Lightspeeda, o tak może powiem. Na pewno chcę mieć Lightspeeda. A Heavy Tureta nie zmienię, bo on nam daje dodatkowy punkt taktyk, a bez tego punktu taktyk to by było bardzo źle dzisiaj. No i ogólnie troszkę dzisiaj będę chciał grać tak bezpieczniej na te taktyki, więc może właśnie jakieś bronie zasięgowe, nic w stylu tego Valmont Sweepa, tylko coś w stylu... naprawdę już nie mam... Halo, halo, Lightspeed, czemu nie działa? Ale nie wiem, o co chodzi. Włączyłem tego Lightspeeda, nie chciało mnie puścić do tyłu i otrzymałem obrażenia. Głupota strasznie. Co chciałem powiedzieć? Bezpiecznie dzisiaj gramy, raczej łuki, raczej właśnie jakieś pukawki. Nie wiem, co to jest, proce na jarzębinę. O, a co to jest? Jakieś ciało? A, to jest ciało z Half-Life'a. A właśnie pisaliście mi, żebym coś sprawdził, są nowe te. O właśnie, nowe dwa blueprinty. HIV outfit i mamy jeszcze łom z Half-Life'a, no prawdopodobnie rzeczy dodane na premierę Half-Life Alyx. W ogóle, szczerze mówiąc, nawet nie sprawdzałem, jak to Half-Life Alyx wygląda, bo rzeczywiście teraz te moje plany to tak naprawdę poszły w ogóle, że tak powiem, no, na drugi plan. W związku z obecną sytuacją wolę nie wydawać pieniędzy na niepotrzebne rzeczy. A taką jest prawdopodobnie hełm do VR za 5000 zł. Ale rzeczywiście, może mi się w przyszłości uda kupić taki hełm Valve Index. Nie chcę sobie nic spoilerować. Wiem, że tam jest sekret, ale już nie będę się wracał. Nie chcę sobie nic spoilerować, więc... nic nie przeglądam, jedynie słyszałem, że jest bardzo dobre. Tak szczerze mówiąc, nawet w Half-Life'a zwykłego nie grałem. O Jezu, uchylę sobie okno, się robi powoli ciepło, wiecie co? I ja nie wiem, czy ja będę dawał radę tu nagrywać bez wiatraka. Chyba będę musiał niedługo znowu wentylator sobie przynieść do pokoju, bo jest strasznie. A kontynuując o Half-Life'ie. Nie grałem nigdy w Half-Life'a. Wiem, że pewnie niektórzy z was mnie zjadą, bo to jest klasyk nad klasyki. Ale chyba z tym też tak naprawdę czekam właśnie na możliwość zagrania w Alyx. Tak to się chyba nazywa, ten nowy Half-Life. Jakbym miał już hełm, wtedy planuję zagrać sobie Half-Life'a od pierwszej części po te kolejne. Pisaliście mi w ogóle, żebym nie brał YOLO, bo to jest mało potrzebne, bo niefajne i w ogóle. I może rzeczywiście będziemy nie brali tego YOLO. Zastanawiam się, co możemy wziąć. Na pewno gastronomia jest super. I szczerze mówiąc, chyba zostanę na razie tylko i wyłącznie przy tej gastronomii. Potem się mogę zastanowić, co innego weźmiemy. Gastronomia na pewno jest fajna, bo daje nam... przepraszam. Daje nam to zwiększone leczenie.
Tutaj ja będę miał bardzo często z tym leczeniem problemy. Broń niestety mamy w ogóle bardzo słabą. No spójrzcie, ta broń nic nie bije od przodu. Od tyłu coś tam jeszcze robimy, ale to też nie są jakieś ogromne obrażenia. Więc ja czym prędzej chciałbym ją zmienić, ona nie mam już ammo. Szczerze mówiąc, jeżeli będę jakiegoś przeciwnika bił od przodu, to ja chyba go nawet nie zabiję całą ilością amunicji, jaką mamy w tym blowgunie. Nie wiem, on ma chyba 6 pocisków. 5 pocisków ma. Nie za dużo. Jakbym się tylko trafił z tymi dwoma plusami, byłoby zdecydowanie lepiej. Mieliśmy teraz możliwość ulepszenia niby go, ale ja wiele razy mówiłem, że tych pierwszych broni nie ma co ulepszać, szkoda tylko na to pieniędzy. Może rzeczywiście, też skoro nie mamy za dużo obrażeń, ja będę częściej używał tej wieżyczki, bo Heavy Turret ma całkiem spory cooldown jak na wieżyczki. Ale naprawdę sporo bije. Poza tym my też przy Heavy Turecie więcej bijemy. I też właśnie może odblokuję w końcu te mutacje, które zwiększają nam obrażenia, gdy stoję przy skillu. Czyli gdy stoję właśnie przy jakiejś wieżyczce, przy jakichś kolcach, przy pułapce na wilki. Się nazywa pułapka na wilki. To nie są głupie mutacje. To jest mutacja bardzo podobna do tej pierwszej. Na brutalność się chyba combo nazywało. Czyli tak naprawdę mutacja, którą praktycznie cały czas biorę, bo to jest jedna z lepszych mutacji. To oczywiście weźmiemy sobie survival. Zwiększenie punktów survivalu na naszej mutacji, którą teraz wzięliśmy na gastronomii, to chyba tylko zwiększa obrażenia, jakie zadajemy przez te parę minut po zjedzeniu. Świetnie, nie mam amunicji. Nie mam amunicji cały czas. Dobra, możemy iść dalej. No, survival prawdopodobnie nam tylko daje zwiększone obrażenia po tym, jak zjemy to żarcie. Więc średnio mnie to interesuje. No nie, no z tą amunicją to jest strasznie. Jest naprawdę słabo. Chyba już wiem, jaką mutację wezmę po tym piętrze. I szczerze mówiąc, myślałem, że blowgun to jest właśnie taka broń, która mutacji na amunicję raczej nie potrzebuje, ale widzę, że jednak chyba blowgun bardzo tej mutacji potrzebuje. Zmienimy go na Lightning Bolta, to jest bardzo fajna broń. Jak przytrzymujemy ją, to zadajemy krytyczne obrażenia. Trzęsie się wtedy pad, a może i nie, nie trzęsie się. Nie trzęsie się, wydawało mi się kiedyś, że się trzęsie. Może zaczyna się trzęść dopiero jak sobie zadajemy obrażenia. Lightning Bolt, jak trzymamy długo, zadaje obrażenia krytyczne przeciwnikom, ale jak trzymamy go za długo, zadaje obrażenia też nam. Więc jest taki trudny do wyczucia. Ja nie wiem, jak długo go trzeba używać, aby tych obrażeń nie otrzymać. A też nie chcę testować, na przykład teraz, gdy mam 41 przeciwników zabitych i mam szansę na zdobycie specjalnego pokoju. A co tu mamy? Great Owl of War. No to teraz akurat za ten Lightspeed wymienię, bo to jest kolejna umiejętność, która nam daje punkt do statystyk. Tu, no te pułapki zobaczę. Będę te pułapki patrzył. Wolf Trap na pewno będę chciał. Wolf Trap jest super rzeczą, gdy... Ale nienawidzę tego piętra. O Boże, co za głupota. I tu co weźmiemy? No wezmę Lightspeeda jednak zamiast Heavy Tureta, o. Ale się zdenerwowałem, za głupie zejście. I już po tych 41 przeciwnikach zabitych. No nic, idziemy dalej. Taktyki oczywiście bierzemy, idziemy dalej. No, kolejną mutację na pewno, tak jak mówiłem, wezmę na ammo. Mimo, że teraz oczywiście nie mamy broni na ammo, no to może się przyda na przyszłość. Do jakiegoś łuku albo do kuszy. I co tu mamy? Tarczę gorszą zdecydowanie od naszej. Rampart jest zbyt dobrą tarczą, żeby zmieniać to, ojejciu, na cokolwiek innego. Ojejciu, nie wiedziałem, że jesteście tacy szybcy. No i chciałem powiedzieć, że pułapki się przydadzą. W sensie te, o właśnie to, wnyki.
to wezmę zamiast Lightspeeda tym razem, bo jest mutacja, która nam zwiększa zadawane obrażenia przeciwnikom, gdy stoimy daleko od nich. Z łukiem to się świetnie komponuje i właśnie na przykład z taką pułapką. Zablokujemy sobie bossa w miarę daleko od nas, ale tutaj mi nie wyszło. Zablokujemy sobie bossa w miarę daleko od nas, będziemy stali po prostu z dala, tłukli go z bezpiecznej odległości, bez w ogóle obawy o stratę zdrowia. I na dodatek będziemy mu dodawali zwiększone obrażenia, same plusy. Po tym piętrze się oczywiście jeszcze przejdziemy. O, 30% zdrowia. Zapomniałem w ogóle, że ta mutacja już działa. Nie wiem, czemu sobie ubzdurałem, że ta mutacja to działa tylko na ostatnich piętrach. O, bosik ukryty. No bo rzeczywiście, mutacja na zwiększone leczenie się z żarcia raczej będzie nam potrzebna na tych piętrach przy końcówce gry. Teraz nadal tego zdrowia mamy całkiem sporo. I tak, poniżej 8 minuty, jeżeli udałoby się przejść na ramparty, byłoby bardzo fajnie. Zdążylibyśmy na czasówkę, bo na pewno już nie dostaniemy pokoju specjalnego za nieotrzymanie obrażeń. No to już tyle tych przeciwników nie będzie, a nawet jeżeli będą, to ja nie będę w stanie ich znaleźć. I zaraz, czy tu jest ukryty pokój z lewej strony? Wydaje mi się, że tak. Secret zone, ale tu muszę się... A, nie muszę nic robić, okej. Okay. Jakieś ciało. Czy coś tu znajdziemy? Amulet. Amulet, który daje nam złoto razem z komórkami. Ale nas obecny daje nam brutalność. Szczerze mówiąc, wymienię go. Statystykę wymienię za złoto z komórek, bo no ja milion razy mówiłem, że to jest jedna z moich ulubionych rzeczy w amuletach. Teraz się o te pieniądze jakoś specjalnie nie będę martwił. No i tak, całe piętro widzimy. Tu jest jeszcze przejście dalej. Tu jest skrzynka jedna, więc do niej oczywiście też pójdziemy. I co w tej skrzynce mamy? Electric Whip. Electric Whip jest spoko. Rzeczywiście mi powiedzieliście, że on ignoruje tarcze, ale nie pola siłowe. Tak jak ja się zastanawiałem, pola siłowe to nie tarcze w Dead Cellsach. Tak samo właśnie bardzo dużo osób mi pisało w komentarzach, że te bronie elektryczne jak Electric Whip, jak ten Lightning Bolt, który w tym momencie mamy, powinienem używać przy przeciwnikach, którzy są w wodzie, bo to ich stanuje. No i co? Całe piętro. W drugim przeciwniku raczej kolejny zwój nie będzie ukryty, więc wydaje mi się, że na tym piętrze zgarnęliśmy i tak wszystko, co mogło być do zgarnięcia. Idziemy na ramparty. Ostatnio nie wiem na jakim bossie byłem. Chyba byłem na Concierge'u też. Przepraszam. Chyba też byłem na Concierge'u, ale no nadal chcę na niego iść, bo to jest fajny, łatwy boss, a chcę odblokować jak najwięcej w tym momencie oczywiście tych komórek. Dzisiaj zrobimy sobie kolejne podejście, w którym praktycznie wszystkie komórki wydam na kuźnię po pierwszym bossie. Tutaj jeszcze jedynie wydam komórki na nowy strój, abym miał nowy strój na kolejny odcinek. I tak, jeszcze zobaczę, jakie bronie mamy zasięgowe do odblokowania. War Javelin, bardzo mało tutaj brakuje, więc może rzeczywiście jeszcze jedną broń tutaj odblokujmy. Mamy War Javelin 4, tylko z jednym plusem, ale dzisiaj jakoś się nie trafiają te bronie w ogóle. Jak to atakuje? No właśnie tak. To wraca do nas teraz, bo tu nie ma przeciwników. Normalnie byśmy po to musieli zasuwać. Jest to broń, która bardzo dużo obrażeń zadaje, ale rzeczywiście... No tak, musimy się ciągle po nią wracać, trzeba z tym uważać. Co tu mamy za mutację? Mutację... A, miałem na amunicję wziąć, co prawda tak jak mówiłem. Jeszcze nie mamy broni na amunicję, ale wystarczy, że podniosę cokolwiek na kolejnym piętrze i... będę bardzo zadowolony, że tą mutację wziąłem. Ten Repeater Crossbow na przykład bym chciał wziąć. Chyba raz z nim graliśmy, jak go odblokowałem. Ale pamiętam, że jak grałem na Switchu, była to jedna z moich ulubionych broni. Jakoś taka, nie wiem. Zazwyczaj takich broni ładujących się to nie lubię, jak na przykład właśnie ten Lightning Bolt, który teraz mamy. Repeater Crossbow jest do niego podobny, bo on zadaje jakby większe obrażenia, im dłużej trzymamy atak. Mimo wszystko różnica jest taka, że Lightning Bolt, gdy za długo trzymamy, nam zada obrażenia, a ten Repeater Crossbow nie. O Jezu. To jest elitka, której szczerze nienawidzę.
jest straszna. Dobra, jakoś dałem radę, może nie poszło najlepiej, ale nie poszło też jakoś mega strasznie. No i mamy amulet, który daje nam taktyki. Ciekawe, ale ja nadal zostanę przy tym na złoto, naprawdę, ja tego złota potrzebuję na pęczki. O, tu miałem wodę, też nie pomyślałem, mogłem tę elitkę rzeczywiście tu do tej wody wziąć, tak jak mówiłem przed chwilą, tak naprawdę. A tu mamy Ice Crossbow. Ciekawa rzecz. To jest broń, która nie dość, że zamraża, to nawet sporo bije. Mimo wszystko ja chyba tego nie będę brał. Wolę zostać przy ramparcie? Czy wolę to zmienić na Ice Crossbow? Nie mam pojęcia. Wiecie co, chyba zostanę przy Ice Crossbow. Przy Lightning Bolcie, przepraszam, tu mój telefon zapikał, mam nadzieję, że nie będzie więcej pikał. Zostanę przy... ramparcie, bo tak jak mówiłem, ta tarcza jest po prostu prześwietna. Blokuje otrzymywane obrażenia. Zakłada nam te tarcze. A my mamy broń, która się tak jakby trochę... No, super. Jezu, jak mi źle idzie. Mamy broń, która się trochę ładuje, więc ta tarcza pozwoli nam tak naprawdę naładować ten strzał na kryta, aby przeciwnikom zadać większe obrażenia. Bardzo dużo obrażeń otrzymałem, muszę rzeczywiście teraz troszkę uważać. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zabije, bo YOLO nie mam. Ale... nie będę się nadal leczył za pomocą... naszej potki. Zaczekam na jakieś jedzonko. Nie podobałem gastronomię, żeby teraz nic nie jeść. I czy to się nagrywa w ogóle? Nagrywa, 17 minuta, dobrze. Pokój specjalny jakiś mamy, może coś tu znajdziemy. Chociaż wątpię, Jezu, jaka ta wieża jest ogromna. No nie, no na pewno nic nie będzie, idziemy sobie stąd. O Jezu, jak ja nienawidzę tych zejść właśnie. Przy takim zejściu raz się wywaliłem na odcinku nienagranym, bo chciałem przejść do dołu i oczywiście nie mogłem, posa chciała ciągle iść na bok. Zresztą mnie przeciwnicy zabili po prostu. Wydaje mi się, że mamy jakieś takie słabe te bronie. Nie wiem, ten Lightning Bolt jest naprawdę taki mech. Chciałbym go czym prędzej zmienić. Nie czuję się dobrze z tak ładowaną bronią, którą muszę... Nie dość, że właśnie muszę ją naładować, żeby zadawać te krytyczne obrażenia. Jak już się naładuję i się cieszę z tego, jakie obrażenia zadaję, to muszę przestać, żeby sobie nie zadać obrażeń. Chyba, że jestem głupkiem i kompletnie zmienili te broni już. Ona nie zadaje nam obrażeń, ale nie, widać, że nawet ten promień błyskawicy zmienia kolor na taki pomarańczowy, później by zmienił na kolor czerwony i po prostu byśmy... Zablokowałem to, halo. Po prostu byśmy sobie zadali sami obrażenia. Kolejne taktyki. No na taktyki się gra bardzo trudno, mamy bardzo mało zdrowia. Zobaczymy jak to pójdzie. Muszę zdecydowanie częściej używać też tej pułapki na wilki. No i mówię, ta tarcza przy tak dużej ilości przeciwników jest przegenialna. Jeden dobrze zablokowany atak i ja mam wyrąbane na wszystkich w pokoju. Dlatego te tarcze tak bardzo lubię. Tylko coś mi nie idzie dzisiaj parowanie i to naprawdę mi nie idzie. No nic, liczę jeszcze na jedno jedzonko. Jak na razie z tym jedzonkiem jest naprawdę spoko. Dosyć dużo tych posiłków, że tak powiem, nam się trafia. Mam nadzieję, że tak zostanie. Czemu żeś spadł? Powiedz mi, czemu żeś spadł? Co tu mamy w ogóle za pokój? To jest pokój specjalny za dwie komórki bossa. O, i tu mamy pokój z jedzeniem. I tu się robi ciekawie. Monster's Eye nie jest drogie. Ja je z chęcią kupię. Uleczę się na maksa. Wiem, że to mnie tak naprawdę leczy za 100% zdrowia, ale... wolę nie ryzykować utraty życia. Mówię, YOLO nie ma, więc muszę o to zdrowie dbać troszkę bardziej. No tak naprawdę ten amulet, który wziąłem, który daje mi więcej pieniędzy, pozwoli nam na w miarę bezproblemowe wzięcie tego jedzonka.
świetnie postawione pułapki. O, jednak wcale nie tak źle. Kolejny treasure room. No i ja bym chciał jakąś broń, to nie jest nic dla mnie. I znowu jest item z jednym plusem. Ja nie wiem, ale dzisiaj jest pech do tych jakości itemów. Ja się ostatnio właśnie dziwiłem, jak nagrywam ciągle te Dead Cells, jak dużo itemów dostaję z dwoma plusami. Oczywiście nie liczę ostatnich tam sklepów, ale ogólnie parę ostatnich odcinków bardzo dużo itemów z dwoma plusami dostajemy, mimo że raczej jest większa szansa na dostanie itemu z jednym plusem, no nie licząc od ostatniego odcinka i ostatniej kuźni. A teraz, gdy właśnie mamy przewagę na przedmioty z dwoma plusami, jak na złość, nic się nie trafia. Co tam mamy? Blood Sworda, czyli nic ciekawego. Mamy tutaj na tym piętrze też sklep, który również mnie raczej nie interesuje. No w sklepie na tym piętrze to ja nic nie kupię ciekawego. Akurat na bossa ten Lightning Bolt nie jest zły, tu jest dużo przeciwników, ale na pewno nie 30 jeszcze, chociaż... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. O Jezu, nie będę liczył wszystkich przeciwników tutaj. Załóżmy, że 30 nie będzie. Mam też nadzieję, że... A w żadnym z tych przeciwników nie jest ukryty zwój, bo bym był bardzo smutny. Ale chyba by to było pokazane. Więc nie... O, super. Nie traćmy czasu, pójdźmy od razu na walkę z bossem. Jeżeli uporam się z bossem poniżej 3 minut, to jeszcze zdążymy na kolejną czasówkę. Więc kolejne 20 komórek dla nas. No i będzie git. I szczerze mówiąc, to jest naprawdę boss, który na taktyki jest całkiem spoko do zabicia bez utrzymania obrażeń. Szczególnie, gdy mamy te pułapki na wilki. Nic tu nie mamy do oddania, no tak jak mówiłem, dzisiaj do pierwszego bossa wszystkie komórki idą na... na co? Na kuźnię. Co tu mamy? Hunter's Instinct zmniejsza nam cooldowny na skillach po zabiciu przeciwników bez użycia broni kontaktowej. Ja się zastanawiam, czy te crowfooty to nie jest spoko item. O! Jeszcze jednej rzeczy mi pisaliście, abym dał sobie spokój z YOLO, a odblokował Disengagement. Tak to się nazywa, ta mutacja. Aż muszę sprawdzić, co ona robi. Chyba, że tego nie mam w ogóle odblokowanego. Nie, jest Disengagement, strasznie drogi. Jeżeli nasze zdrowie spada poniżej 20%, pojawia się wokół nas tarcza na 5 sekund. Fajna rzecz. Rzeczywiście widzę, jak może to być bardziej przydatne jak YOLO, ale no dzisiaj, tak jak mówiłem, jeszcze zostaniemy przy tym, co mamy. Ej, Predator to jest w ogóle strasznie mocne. Ja 1,6 sekundy niewidzialności po zabiciu przeciwnika bronią kontaktową? To ja cały czas byłbym niewidzialny. Dobra, wezmę to Crowsfoot. Po zrobieniu rola zostawiamy za sobą w tym momencie takie mini miny, nie wiem jak to nazwać dobrze, kolce, które nie dość, że zadałem całkiem sporo obrażeń, to jeszcze slowują przeciwnika i ten slow mi się bardzo podoba. Tak jak mówiłem, ten boss jest akurat bardzo łatwy na item, który właśnie posiadamy, nie? A, sobie zadałem obrażenia. Zastanawiam się, dlaczego zniknęła mi sowa. Sowa znika tylko po otrzymaniu obrażeń, więc trochę to dziwne, żeby nam zniknęła, gdy boss stoi daleko, więc świetnie mi wyszło to nie zadawanie sobie obrażeń, ale no mówię, to jest też wina tego itemu, dlatego tak bardzo chcę ten... o Jezus, ja tu zrobiłem. Dlatego tak bardzo chcę tą broń zmienić. Mówię, ten repeater crossbow... Cokolwiek, nawet z tego bossa, broń trzeciego poziomu byłaby lepsza niż to, co mamy obecnie. Jak nigdy. Zawsze się śmieję z tych itemów trzeciego poziomu na tym bossie, bo... to jest tak naprawdę śmiech na sali, a nie dobra jakości item. A dzisiaj jak nigdy z chęcią taki item przygarnę. Dobra, sówka, rób swoje, odpalaj się. No i końcówka walki. No niestety, sam sobie zadałem obrażenia, więc nie mamy bossa bez otrzymanych obrażeń. Bardzo dużo pieniędzy zarobiliśmy. Heavy, który jest beznadziejny, i mam Lightning Bolta trochę lepszego od naszego. Więc no, jest jakiś tam plus.
Nie jest to upgrade, na który liczyłem, ale jest to zawsze jakiś upgrade. I tak jak mówiłem, na czasówkę zdążyliśmy bez większych problemów. Mamy tu do wzięcia złoty amulet. Chyba go wezmę, no bo... Z tego, co tu jest dostępne, jest zdecydowanie najlepszy. Plus nadal nam daje złoto razem z komórkami, tylko że ten jeszcze daje nam 2 punkty w survival, więc zdecydowanie więcej zdrowia mamy. Oczywiście wszystkie komórki lecą do kuźni. 70% itemów ma już jakość 2 plusów, a nadal się tak rzadko trafiają. Kurde, no jestem w szoku. 2222 komórki wpłacone. Zastanawiam się też troszkę, żeby tego ramparta już nie ulepszyć na 2 plusy, bo to jest świetna tarcza. Już bym mógł się cieszyć z 2 punktów kolejnych survivalu, tak naprawdę do końca gry, i ta tarcza byłaby jeszcze lepsza. Co teraz będziemy logować? No tak naprawdę się będziemy nad tym zastanawiać, jak już będę miał jakiekolwiek komórki. Zapomniałem, że tu jest nawet Richard na naszą podkę. Ostatnio chyba szliśmy do Slumbering Sanctuary, więc dzisiaj pójdźmy do Steeled Village. Po Steeled Village ja bym poszedł tym razem już nie na to ciemne piętro, jak ja to mówię. Tylko z powrotem na Clock Tower. Jednak ten jeden zwój mocy więcej to jest naprawdę coś, co... No trudno mi będzie, naprawdę bardzo... Ojejciu. Ojejciu. O, nie wiem, czy ten slow to jest dobra rzecz. No uderz mnie. O, świetnie, na to liczyłem. Uderz mnie. To jest w ogóle dobra taktyka. Ej, to jest zarąbista taktyka, ja nic tu nie robię, a mam tarczę założoną i znowu siebie biję. Tą głupią bronią. Ale rzeczywiście. Stoję z daleka. Tłukę tych przeciwników bez problemu. Czekam na ich atak, który idealnie jestem w stanie zablokować. No i mam zarąbistą tarczę na parę sekund. No i ma wszystko naprawdę, gro kochana. Na tym piętrze już do sklepu pójdę z chęcią i mimo, że tego nie robię. Rampart 5++, no praktycznie to samo. Nasz jest który? Górny. Nie, górny to jest ten z ziemi. Nasz jest, tak, nasz jest lepszy. Nasz jest zdecydowanie lepszy. Nasz blokuje zdecydowanie więcej obrażeń od pocisków, gdy trzymamy go w górze. Ja wiem, że z tego się rzadko korzysta, ale jeżeli mam mieć tarczę, to chyba wolę, żeby ona więcej blokowała, ale w beznadziejnym miejscu. O Jezu. Wolę, żeby ona więcej blokowała obrażeń, niż zadawała jakieś zwiększone obrażenia. No uderz mnie. Chociaż może i nie. Jezu, co to są za elitki straszne. Ja go zaraz zatłukę tymi tylko krauhartami. Ała. Ała. Jaki ten boss jest niesamowicie trudny. Jaką on ma niesamowicie wielką eksplozję. Ten jego pocisk. Nie no, nienawidzę tego. Źle poszło, źle poszło. Dajcie mi inną broń. Cokolwiek, naprawdę. O Jezu, ten Lightning Bolt jest do pożygu. On nawet nie zadaje dużo obrażeń, to jest najgorsze. Jakby on rzeczywiście bił i miałbym, wiecie, możliwość zadania sobie obrażeń, ale za to kurde, mam broń, która super obrażenia robi. Nie byłoby problemu. I teraz odkryłem nową rzecz dopiero. Nie miałem zielonego pojęcia, że mogę sparować to coś, czym on rzuca. O, to jajko i dzięki temu ja dostaję te glutki. Ale ciekawa sprawa, w życiu nie miałem o tym pojęcia. Fajna rzecz, naprawdę fajna rzecz. Siema kolego. Jest sklep, no i do sklepu idziemy. Ja mam łeb jak sklep. Więc liczę na jakiś dobry deal tym razem. Ciekawe, czy ten sprzedawca się jakoś nazywa, bo... Wiadomo, że kolektor w tej grze
spełnia ważną rolę, nie tylko oczywiście jako kolektor. O Jezu, co tu się dzieje, nie za dużo was wszystkich tu. Mi się wydaje, że troszkę za dużo. Dobra, jesteśmy bezpieczni. No ja się muszę uleczyć, ja wywalę wszystkie ładunki na tym piętrze, bo nie nadaje się do walki z przeciwnikami za pomocą tej broni. Niestety nie jedzenie. Dobra, idziemy do sklepu. Ciebie, kolego, to ja roztłukę z odległości. Najgorsze jest też to, że te pociski sparowane od tego szkieleta to prawie mu nic nie zadają. Co jest gro? Czemu nie parujesz? Ja już mówiłem, że nie lubię tego piętra. A to nie jest sklep, to już się pomyliłem. Ojejciu. To jest treasure room. Sklep jeszcze muszę znaleźć. Czy sklep może widziałem? Widziałem, sklep jest na górze. Więc idziemy do sklepu. Sklep z jedzeniem, to nie jest to, na co liczyłem. Daj mi broń, kolego, no. Na tym piętrze z bronią z dwoma plusami, no to jest naprawdę słabo. Kolejny punkt w taktyki oczywiście. Zawsze troszkę więcej będziemy bili. No i na tym piętrze chyba powinien się trafić nadal jeszcze ten drugi sklep. Mam przynajmniej taką nadzieję. Wątpię, żebyśmy mieli do dyspozycji tylko i wyłącznie jeden sklep z jedzeniem. To by było trochę słabe. No nie, no ten pocisk odbity to im nic nie robi. U nich głaska. Jest sklep, dobra. Ja tu idę, nawet zostawiam ten zwój. Tylko i wyłącznie ten sklep mnie interesuje. O, za szybko zjadłem. No nie, to nie jest sklep z bronią. Człowieku, daj mi sklep z przedmiotami, z bronią. No co, po co mi pułapki jakieś? Senior Slicer. Dobra rzecz, ale no nie, no ja potrzebuję broni w tym momencie, bo ja umrę. Z tymi przeciwnikami to ja nawet nie walczę, tu jest ich po prostu za dużo w jednym miejscu skupionych. Idę sobie stąd. I ja nadal nie zgarnąłem klucza? A rzeczywiście, jest wejście po klucz. Ja tam nawet nie wbiłem. Zostawiłem w ogóle na tym piętrze ten amulet. Po niego się prawdopodobnie wrócę, on nam zwiększa te taktyki, a tak jak mówiłem, no z obrażeniami jest bardzo słabo. Fajnie byłoby, no chociaż ten jeden punkt taktyk, co mnie uderzyło? A, ten niewidzialny przeciwnik. Ten chociaż jeden punkt taktyk dostać dodatkowy, zawsze te 15% obrażeń więcej będziemy robili. Bo jak na razie, no to też, no, nawet jak zadaję krytyczne obrażenia, to im zbyt dużo nie robię. Trzeba znaleźć jakiś dobry setup. Trzeba znaleźć jakąś taką szybką broń, dzięki której będę mógł łatwo używać tarczy. I to może jeszcze się udać. Wiem, że to już wygląda tak dla większości z was raczej skazane na porażkę podejście. Ale jest nadal szansa. Co mi tak przywalił? Boże, myślałem, byłem pewny, że on będzie przywoływał przeciwników. Skąd tu ich tyle? No nie, no to jest... To jest skazane na porażkę. Ja się z wami jednak zgadzam. Chociaż jakieś jedzonko wypadło. Nie wyszedłem aż tak bardzo na minus. Proszę broń na taktyki, proszę! To jest dobra broń, ale nie na taktyki, no gro kochana. I nie od sklepu kolejnego, więc ja nie będę w stanie zgarnąć żadnej innej broni do kolejnego piętra, aż... mogę liczyć jedynie w tym momencie na broń już na Clock Towerze. A to nie wróży nic dobrego. No ale zobaczymy, postaram się przejść przez ten Clock Tower, tak wiecie. Jak ninja, żeby nikt mnie nie widział. Skoczę tylko i będę poszukiwał sklepu.
Ale szczerze mówiąc, oprócz tych skaczących przeciwników, na Clock Towerze powinno być z niektórymi rzeczami nawet łatwiej jak tu. Tu jest od groma przeciwników, z którymi ja nie jestem sobie w stanie poradzić, bo mam za małe obrażenia. A tu się non-stop pojawiają nowi. Broń mam bardzo wolną. Zobaczymy jak to będzie. Dobra, zmieniamy oczywiście ten amulet, tak jak mówiłem, będziemy mieli w tym momencie kolejny punkt taktyk, zwiększone obrażenia. I idziemy na Clock Tower. Nie wiem, czy tu jest czasówka, ale jeżeli tak, to ja będę bardzo szczęśliwy, jakby się trafiła czasówka i może jakaś broń w niej, byłoby super. Jak nic nie dostanę, to chyba komórki wydam na jakiś łuk, żeby tylko cokolwiek dostać, naprawdę. Bronie zasięgowe, proszę bardzo. Na co nas stać? Marksman Bow jest akurat słaby. Infantry Bow też jest słaby, nie lubię żadnej z tych broni. Ale i tak chyba ten Marksman Bow będzie zdecydowanie lepszy od tego, co mamy obecnie. Marksman Bow zadaje krytyczne obrażenia na dużym zasięgu. Czyli taka mikrosnajperka tej gry. Trafił się 6 z plusem. Naprawdę, co jest z tymi brońmi? Ale coś walnęło. Komuś pralka spadła nade mną chyba. No ja nie wiem, 30% szans się trafił z plusem. On zadaje jeszcze mniejsze obrażenia jak nasza broń z dwoma plusami. Zdecydowanie mniejszym poziomem. No i nie stać mnie na nic innego niestety, więc... Jakimś cudem może się uda jeszcze przeżyć, więc... zostawiam mutację, nie biorę YOLO. Idziemy dalej. Na poziom S też nie widzę za bardzo sensu ulepszania tej broni, bo to wiecie, jest taka strata pieniędzy. Jeżeli ma mi się udać, to z lepszą bronią. Jak wywalę teraz pieniądze na ulepszenie tego Lightning Bolta na S, to co z tego, że przeżyję to piętro, jak nie będę miał pieniędzy na kolejne, więc i tak później zginę. Cześć koledzy. No świetnie, teraz nie mam jak do nich podejść w ogóle. Mówię, ja muszę stosować taktykę na stój, czekaj z rampartem i tłucz. To jest najlepsza taktyka. Naprawdę się może sprawdzić. O, tego przeciwnika nie lubię. Ale opłacało się go zabić. I opłaca się po to zejść. Ho, żartuję. Ile? Ile to zadaje obrażeń, przepraszam bardzo. Przynajmniej zadał z 50% maksymalnego zdrowia, jak nic. Już wiem, po co jest ta mutacja, która zmniejsza obrażenia od pułapek. Ja się kręcę. O Boże. No na tym piętrze mały bonus w postaci wody na niektórych piętrach. Możemy przeciwników stanować. Ja tam na dół jeszcze będę musiał wrócić oczywiście, bo tam być może czeka na nas kolejny zwój. Na razie jednak, no tak jak mówiłem, moja taktyka to jest przejść na szybciocha, olać wszystko, szukać sklepu albo jakiegoś jedzenia, bo jest strasznie. Co tu mamy? Ten blueprint. Więc średnio mnie interesuje. Mogę ci sparować? Mogę i to bardzo łatwo. Jeden z fajniejszych przeciwników, z którymi możemy w tym momencie walczyć, szczerze mówiąc. Tak samo łucznicy, bardzo łatwi do sparowania. Znaczy, ich się nie da jakby sparować tak, żebyśmy dostali tarczę, ale nie zadadzą nam obrażeń, a to mnie w tym momencie najbardziej interesuje i to nie jest sklep, który chcę widzieć znowu. No, co za głupota, dajcie mi ten sklep, broń mi, proszę was. Kochany sklepikarzu, panie sklepikarzu, no. O właśnie, bo nie dokończyłem, bo mówiłem, że skoro kolektor jest taką troszkę ważniejszą częścią tej gry, to zastanawiam się, czy sklepikarz ma też jakąś historię swoją, czy on ma imię w ogóle. Wiem, że można z nim chyba gadać, ja nigdy tego nie robiłem. Ale bardzo ciekawy jestem. Czy jest kimś ważnym, albo jakąś rolę spełniał na tej wyspie w przeszłości. No i tu również tak naprawdę piętro na nowo do zwiedzenia będzie. Ale jak na razie nie idzie źle. Wydaje mi się, że wejście zazwyczaj jest w środkowej wieży, którą właśnie minęliśmy. Jest przeciwnik z
ze zwojem. Wrócimy do niego później. A to jest grupa bardzo niebezpiecznych przeciwników, na których muszę uważać. Jamnica zadaje obrażenia obszarowe i to jest tak bolesne. Dobra. Jakoś się z nimi uporałem. To jest wejście do sklepu, to jest dodatkowy sklep. Idziemy tam. To jest dla mnie bardzo ważne. No... No nie, no sobie ktoś chyba żarty ze mnie robi w tym momencie. O Boże. Świetny sklep. Cudowny. A to co to jest? To jest jakiś po prostu dodatkowy pokój. A, to jest przejście na kolejne piętro chyba. Inne. A być może walkę z innym bossem? No bo teraz mamy już walkę z bossem tak naprawdę. Ciekawe, co to może być. Zaraz może sprawdzę, ale nadal jak na razie priorytetem jest znaleźć sklep z bronią. No i o sklep z jedzeniem tak naprawdę też nie będę narzekał, jeżeli się trafi. O, jedzonko! Miam, miam, miam. Bardzo dobrze. Idziemy dalej. No już chyba szczyt wieży, chyba tutaj tego sklepu jednak nie dorwę. Jakiś specjalny pokój jest. W nim czasami się trafia... O, tu chyba item będzie, jeżeli się nie mylę. Amulet mamy, który jest gorszy od naszego, ale to jest zawsze 750. 750 golda. I czy tu nie ma czasem jakiegoś... myślałem, że jakaś broń jest do wzięcia. Jednak niestety nie. No trudno, idziemy dalej. Broń na taktyki. Kurde. Bloodsword 6 plus, to jest fajna broń, no i taką broń jakbym dostał na taktyki, to by było super. Tu mamy już chyba przejście do walki z bossem jednak. A nie, tu mamy kluczyk. Co ty robisz w ogóle, ty? Jakim cudem, jakie... nie ma... O Boże. Co to jest za przejście? Strasznie mnie intryguje to przejście. A, okej. Okay. To jest po prostu przejście na dodatkowe komórki, a nie przejście na kolejne piętro. Ta brama tak wygląda tutaj. Jakby to było przejście na kolejne piętro. No i tak, została mi jeszcze wieża jedynie środkowa. Jest szansa, że w środkowej wieży się trafi jeszcze sklep z bronią, ale szczerze mówiąc, ja mam tak mało zdrowia w tym momencie, że... Nawet jeżeli dotrwam do walki z asasynem, średnio to wygląda. Nie ma sklepu z bronią, czy to jest żart? A nie, jest. Dobra, jest sklep z bronią po lewo, idziemy tam. Już myślałem, że jest to losowe i nie może nam się trafić sklep z bronią. By było bardzo słabe. Elitka, ja na razie podziękuję. Jest! O tak! Dzień dobry, panie sklepikarzu. Poproszę najlepszy produkt możliwy. Lightning Bolt to nie to. Heavy Crossbow jest niezłe. 7++, szczerze mówiąc, mógłbym z tym grać. I chyba to kupię, no. To nie jest, chociaż to nie jest broń szybka, ja chcę jakąś broń szybką. Raz zmienię item. Daj mi coś szybkiego. No widzę, że nie chcesz mi dać. A nie, Quick Bow, proszę bardzo. No i mamy coś szybkiego do używania. Zmieńmy to zamiast tego beznadziejnego Lightning Bolta, który teoretycznie zadaje więcej obrażeń. Gdy zadaje krytyczne obrażenia, ale no nie oszukujmy się, tych krytycznych obrażeń to my prawie nie zadajemy, gdy się bijemy na szybko. I co? Całe piętro, zostało nam jeszcze do zgarnięcia dwa zwoje, zostały do zgarnięcia dwa zwoje i oczywiście przejście na walkę z asasynem. Nie widzę tego kompletnie, musiałyby nam się trafić jeszcze jakieś po prostu żarcie, bez żarcia to jest raczej nie do zrobienia. Bum, 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 bum. Proszę bardzo, kolejny zwój. Tu przeciwników sobie zostawię, niech sobie chodzą, średnio mnie oni interesują. Zwoju tam żadnego nie ma, więc nie mam po co tam iść. Nie będę ryzykował moim życiem. I chyba przed walką z
asasynem wezmę sobie YOLO jednak, bo średnio to widzę jak na razie. To YOLO rzeczywiście może mi uratować całe podejście. Jeżeli mam tak mało zdrowia... Kurde, ta elitka. Tam była elitka chyba po lewo, jeżeli dobrze pamiętam. Ja do niej nawet nie będę szedł. Z elitki to my dostaniemy... amulet. Amulet mi jest w ogóle niepotrzebny. Nie dostaniemy amuletu lepszego od naszego. W sensie, może dostaniemy amulet rzeczywiście na... Serio, stałem za nim, no bez jaj. Może dostaniemy amulet na... dwa razy taktykę. Ale nie dostaniemy na tym piętrze amuletu na 3 statystyki. To jest po prostu zbyt jakby łatwe piętro. Amulet na 3 statystyki jak na razie trafił mi się tylko i wyłącznie na Cavernsach i trafiłby się pewnie tylko i wyłącznie na tych piętrach, gdybyśmy grali na wyższych poziomach trudności. No i dobra, to jest wszystko. Jest być może tu gdzieś jakiś sekret w ścianie, w którym jest jedzonko. Wiem. Ale ja nie jestem w stanie sobie teraz pozwolić na cokolwiek. Nie wiem, no muszę iść na walkę z asasynem, zobaczymy jak to wyjdzie. Wszystkie komórki to trzeba wydać tutaj. Jestem tego pewny, bo te komórki długo nie dotrwają. Frantic Sworda sobie odblokujemy. Bardzo fajny mieczyk i szczerze mówiąc rezerwy złota też by się przydały. Rezerwy złota na kolejnym poziomie są super. A Frantic Sword sami widzicie, zadaje krytyczne obrażenia, gdy mamy mniej jak 50% zdrowia albo więcej jak 50% choroby i zadaje naprawdę bardzo dużo obrażenia. Mimo wszystko ja go nie biorę. Wolę zostać przy broni zasięgowej, troszkę się pewniej z nią czuję. Nie stać nas nawet na ulepszenie tego na S. Szkoda. W takim razie, wydajmy pieniądze, wezmę to... Nie mogę wziąć YOLO, jeżeli to nie jest moja pierwsza mutacja. Naprawdę, ale słabo. No to jest grubo. No chyba zostanę przy tym, co mam. Ten crowdsuit ze slowem nie jest taki zły. Albo wezmę to networking. Jakbym miał przebijające pociski w moim łuku, to by było super. A mam przebijające pociski w łuku. O tak. O tak. Uratowani. Być może. Zobaczymy jak pójdzie. Jeszcze nie jestem stracony. W życiu się nie spodziewałem, że tu będzie ładunek na potkę. Ale dobrze. Timekeeper, lecimy. 100 w miejscu. I mam nadzieję, że mi szybko nie zabraknie strzał. Średnio mi to poszło, przyznam. I nie mam już ammo. Dobrze, wszystko sparowane. To mogę tak klikać podobno często. Panika, panika, najgorzej. Jak jest panika, to już mi nie wychodzi. No jak, no klikałem Y. Czemu nie parujesz tego, no? O Jezu, nie wiem, już spanikowałem tutaj. Stało się dokładnie to samo, gdy biorę jakieś skrzynki przeklęte. Idzie mi całe podejście dobrze, a potem panika i koniec gry. No nic, ja nadal się czuję oszukany w dzisiejszym podejściu przez te bronie, aczkolwiek wydaje mi się, że w ogóle granie bez broni S na dwóch komórkach to nadal jest bardzo duże wyzwanie. To nie jest tak łatwo, jak graliśmy na tej jednej komórce, ci przeciwnicy są strasznie silni teraz. Nie wyobrażam sobie w ogóle grania na tych trzech, ale bardzo mnie zaciekawiło, że napisaliście, że te solo fragmenty możemy zgarniać, aby odblokować jedną statystykę naszego wyboru. I ktoś mi powiedział, że te statystyki zostawia się jakby na zawsze, czyli równie dobrze możemy sobie zwiększyć o 20 każdą ze statystyk i zaczynać podejście mając 20 brutalności, 20 taktyk i 20 survivalu. Jeżeli tak jest naprawdę, to jeszcze bardziej jestem zaintrygowany graniem na wyższych poziomach trudności, ale no, nie wiem, nie wyobrażam sobie odblokowywania tego S-a, gdy mi tak długo idzie z tymi dwoma plusami w kuźni. A tymczasem ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, a my widzimy się w kolejnym, mam nadzieję, że już niedługo, trzymajcie się i cześć!